Rekordowe zainteresowanie zaświadczeniami, dzięki którym możliwa jest zmiana miejsca głosowania i dopisanie się do spisu wyborców w dowolnym lokalu. I jak mówią urzędnicy największych miast na Śląsku i w Zagłębiu, liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń jest zdecydowanie większa niż w latach poprzednich przed wyborami do parlamentu. Jak mówią politolodzy, to dobre działania profrekwencyjne, ale i pewne wotum nieufności do kandydatów na listach. Fatima Orlińska. Wzmożony ruch w urzędach od wczesnych godzin porannych jeszcze w czwartek. Dziś mija termin składania wniosków o zaświadczenie uprawniające do głosowania w innym niż zamieszkiwanym miejscu i do pisania do spisu wyborców w dowolnym lokalu. W Katowicach takich wniosków przyjęto ponad 12 tysięcy. To jest do dzisiaj do godziny 9, natomiast tych zaświadczeń prawie do głosowania ponad 3,5 tysiąca zostało wydanych i to jest rzeczywiście zdecydowanie więcej niż miało to miejsce w poprzednich wyborach. Jeśli chodzi o wniosek o zmianę miejsca zamieszkania, to ten wniosek można złożyć przez ePUAP i zdecydowana większość osób, która ten wniosek składa, właśnie robi to drogą elektroniczną. To jest bardzo proste, zajmuje raptem kilka minut. Równie duże względem poprzednich wyborów zainteresowanie wnioskami jest w miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Z tego powodu Sosnowiec wydłużył dziś godziny pracy Urzędu Miejskiego. Jeśli chodzi o osoby, które dopisały się do listy wyborców, mamy ich w tej chwili 3200 osób, a mieliśmy połowę mniej. Z kolei osoby, które będą głosować poza Sosnowcem, też mamy wzrost z 1900 do 2400. Tutaj jest ten wzrost mniejszy. Tak widać, że dużo osób chce się tutaj u nas zrealizować, jeśli chodzi o te wybory i oddać głos Sosnowcu. Jak wyjaśnia politolog, takie działania profrekwencyjne dobrze rokują, wskazując, że swój głos w zbliżających się wyborach parlamentarnych może oddać zdecydowanie więcej uprawnionych do głosowania niż w poprzednich. Wzmożone zainteresowanie głosowaniem poza miejscem zamieszkania może świadczyć również o tym, że wyborcy zwracają uwagę nie na same listy, a konkretne nazwiska kandydatów, którzy ich przekonują. W Polsce nie ma instytucji prawyborów, a zatem na etapie selekcji kandydatów wyborca, obywatel nie ma na dobrą sprawę żadnego wpływu na to, na kogo w danym okręgu będzie mógł oddać głoski. W związku z tym pobieranie zaświadczeń o możliwości głosowania w innych komisjach jest pewnego rodzaju wotum nieufności dla partii politycznych i wyrazem niezadowolenia wobec przedstawionej przez partie i komitety oferty politycznej. Termin wydawania zaświadczeń mija dziś. Dłużej niż w urzędzie wyborcy mogą otrzymać je przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Z aplikacji możemy również skorzystać, chcąc sprawdzić, do którego okręgu wyborczego należymy, jaki jest adres właściwej komisji wyborczej, ale również legitymując się przy pobieraniu kart do głosowania. Wyborca oczywiście pokazuje komisji tą aplikację, jeżeli komisja ma jakieś wątpliwości. Oprócz tego, że oczywiście należy zadbać o to, komisja musi sprawdzić, czy tam są elementy ruchome w postaci powiewającej flagi biało-czerwonej ruchomego hologramu. Jest też wyświetlana aktualna godzina i data. Natomiast gdyby komisja dalej miała wątpliwości w tym zakresie, może poprosić takiego wyborcę o wylogowanie się i zalogowanie się ponownie w takiej aplikacji, tu już w obecności komisji. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, przy pobieraniu kart do głosowania można okazać jakikolwiek dokument ze zdjęciem, nawet jeśli jest to karta wędkarska.